Dzień dobry. Apeluję do burmistrza Rzepina o to, aby zakończyć to wszystko. Przecież możemy zakończyć w każdej chwili. Niech pan się odniesie do tej umowy dzierżawy, tutaj co mam kopię, co jest zgodne z oryginałem. Do tego niech pan się odniesie. Niech pan powie, czy ona jest prawdziwa. Jeżeli jest prawdziwa, jest po sprawie. Ja będę musiał przeprosić niestety komendanta za to, że jest kłamcą. Mówię tutaj do wszystkich mieszkańców Rzepina. Oświadczam, że jeżeli ten teren, który jest tutaj niby dzierżawiony, jeżeli go można było dzierżawić, jeżeli jest przepis mówiący o dzierżawie wspólnego podwórka, to przeproszę komendanta i wszystkich. I niech mnie wtedy sąd kara. Tutaj jeszcze chciałem pokazać papierek pana starosty. Kolejne pismo jest. To jest pismo na temat tego gruntu i tutaj mamy, że jest wspólnością osób fizycznych oraz gminy Rzepin. Osoby fizyczne, bo mamy dwóch współwłaścicieli i jednego właściciela, czyli gmina i dwóch współwłaścicieli i uchwała, która była podjęta w tamtym roku 11 listopada na wygospodarowanie 110 metrów powierzchni tutaj tego podwórka, gdzie to oczko jest, to tak samo jest bezprawnie, bo mamy bardzo małą tą wspólnotę, jak to mówią. Oni mają, bo my nie należymy do wspólnoty. I nie są na mocy, nie mają takiej mocy, żeby podjąć taką uchwałę. Tylko tak jak tutaj piszę zresztą w filmie, w piśmie, tylko sąd i przepisy kodeksu cywilnego mogą, może sąd po prostu podjąć taką decyzję, wytyczyć, wydzielić kogo, która część jest. Nie ma tak, że sobie ktoś wygospodarowuje 70% podwórka i zadowolony. Tu jest ten akt oskarżenia, panie burmistrzu, bo do pana to kieruję. Tutaj nazywam, że pomówiłem komendanta policji Ryszarda Świerczaka, nazywając go zakłamanym komendantem policji. Na przesłuchaniu, które zarejestrowałem, pan komendant wchodzi i oświadcza mi, że pani miała dzierżawę do 11, od 11 uchwałę zrobiliście na temat wygospodarowania tego terenu. I niech pan powie publicznie, że komendant nie kłamie. I po sprawie. Publicznie proszę odnieść się do tego pisma. Panie burmistrzu, pokaż pan klasę, że ja to jestem kłamca, wymyśliłem sobie coś. Tu jest świadkowie, jesteś pan, jest pani Woluk. Dziwna sprawa, bo pani Woluk prowadzi i tak samo sprawę prowadziła mojej partnerki o bezpodstawne wezwanie policji na temat parkowania samochodów, że mogą. W regulaminie, który posiadam od pana zarządcy budynku, pana Boberskiego, pisze, że zakazuje się parkowania samochodów. Dziwna sprawa. Pani Woluk wystąpiła z wnioskiem do sądu o ukaranie mnie 1000 zł. Pani Woluk wystąpiła z wnioskiem o ukaranie mojej partnerki. Pani Woluk jest tutaj świadkiem w sądzie. Pan komendant jest też tu świadkiem w sądzie i zarówno poszkodowanym, bo go pomówiłem. Pana pomówiłem na temat posadzając pana o pedofilię. Ja pana nie posądziłem o pedofilię, tylko jeszcze raz powtarzam, zadałem panu pytanie. Niech pan wytłumaczy, że ma pan triki 7-latkowi. Naprzeciwko pana siedział 7-letni chłopiec. Do dziś dnia pan ani mnie, ani chłopca, mojego syna nie przeprosił. Co pan powinien uczynić i się wytłumaczyć? Nie był pan tutaj w sprawie tutaj niebezpiecznego wyjścia.
ale mniejsza z tym. Tutaj proszę pana Dudzisa Sławomira i to niech wszyscy słyszą, proszę o potwierdzenie tej umowy dzierżawy i tutaj pomówienia komendanta, że nazwałem go kłamcą, bo ta umowa jest prawdziwa. Ma pan dostęp do dokumentów? To proszę o to. Krótkie oświadczenie. I będzie po sprawie. Ja nie będę zamieszczał filmów. Pan będzie już niewinny. Wszyscy będziemy zadowoleni. I proszę jeszcze o jedną rzecz. O przepis mówiący, że pani mogła sobie zagrodzić i przepis mówiący w ogóle o wydzierżawieniu wspólnego podwórka. Czy to jest możliwe?